Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam się bardzo serdecznie po wystrzeleniu właśnie całej serii gumowych kul z karabinu. Witam się bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. No to jestem przed drzwiami, które prowadzą do Paz. Zobaczmy, czy faktycznie coś się odblokuje. Mam coś? Co takiego? A nie, dobra, jej tutaj to podnoszę. Thank you. You were always so kind to me, Snake. Okej. Okay. Co i to tyle? You will come back, right? No wrócę, jasne. Na wymogę od razu. Aha, tylko to nic nie daje. No dobra. Dobra, czy jestem jakiś głupi teraz, czy co? Nie, może ma. Ja mam jakiegoś sendopa może jednak na te zdjęcie? No nie. Mam tylko to, no ale to raczej się nie wlicza do tego. O, ale patrzcie! 135 na 157! Czyli... co? Jednak będzie 11 zdjęcie? O! Co to było? Ej, ile to już tu było? Morpho Butterfly. Ile to zdjęcie tu wisiało? I to jest to ostatnie zdjęcie, tak? Tak. Discarded Memento Photograph. Jest odrzucona. Okej, co będzie teraz? Co jest? Czemu sobie otwiera te rany? Ale o co się dzieje? Okej, właśnie sobie wyciągnęła z własnych bebechów. Co? Trzecią bombę? Był ten motylek teraz, co był na zdjęciu. Halo, co się stało?
Co się stało? Ej, co jest? Czyli co, czyli my... My tu? Cały czas przychodziliśmy? Czy jej tu w ogóle nie było? Co jest? Co się stało? Halo, niech mi ktoś wytłumaczy co... Kaseto, tłumacz mi co się stało i to już! Jeszcze logi chcę zobaczyć co tam było. Jak deployment, kaseta, emblematy... Już, kaseto, co się stało? Every morning I wake up expecting it to come. But it is always 3 days away. Dispatched. That Unit cannot dispatched. Be it. I have not woken up at all. Unit dispatched. It's just a dream. It is all Unit a dream. Unit dispatched. I am in it. And you Unit are in it too. Dispatched. I am the Unit dreamer. Dispatched. But you are having my dream. Unit dispatched. Do you get it now? Unit dispatched. You do, don't you? Peace Day never came. With 3 days left, I followed my orders from Cypher and launched the operation. I hijacked Zeke. I fought Snake. I lost and was thrown into the ocean. I survived, but I was captured by Cypher. How happy I would have been if they had let me die then and there. Our wishes do not come true. We just cling on to our dreams. Our phantoms. Mine. And yours. But I think this one is coming to an end. After all, you have figured it out now. You can kill Skullface. Murder Huey. Slaughter Zero. Burn the whole world down. But it still won't bring me back. Me. Or any of the dead. And that was our business. War. We bought our daily bread with money paid to us for killing. Maybe us getting killed was just balancing the scales. You know, Mother Base was never the heaven we wanted it to be. But I was still happy to have lived with everyone there. It was such a short time, such a hypocritical peace. But while I was on Mother Base, I was happy. So, I hope I am not the only one who looks back on those days with happiness. There is more to remember than hatred and rage. But of course, this is you thinking that I should think that. It is no mystery now. I am just a phantom, a fragment of the mind you have lost. The real me died a long time ago. But even so, more so, I can tell what you are really feeling. The real emotion that is locked away at the bottom of your heart. Let it fly out. Let it guide you. Live. I think it is my job to tell you that. That is why I exist. So this tape is the last one. Once you are done listening to it, I am one phantom limb that will be gone for good. My flesh, my bones, joining the silt on the ocean floor. But do not forget, as long as you remember me, I will always live within you. Not a phantom limb or a phantom anything. As part of your heart. I will always be your angel of peace. So, I know exactly how to finish. Say peace. Roger. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Kojima, ty cholerny trolu! Ja... Nie, nie, mój mózg właśnie przestał na chwilę pracować! Co tu się od Janie pawliło? Czyli cały ten czas, co my tu chodziliśmy, jej tam nie było, my wychodziliśmy na jakiś taki ala balkonik, który, nie wiem, miał być chyba
kontynuacją naszą bazy w to miejsce. Co to było? Co te wszystkie gadki z Ocelotem, z Millerem? To było co? Jakieś nasze przywidzenia? Haluny? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co chcę myśleć autentycznie. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale jedno jest pewne. Tę grę trzeba w końcu skończyć i kończymy ją dziś. Tak więc rozpoczynamy misję 48. Nie, 46. I zarazem ostatnią w tej grze, jak i w tej serii. Odnośnie prawdy, tego co się stało. Clear. No response. Hit him again. Clear. How's he doing? Well, he's stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? He, took some shrapnel to the head. Czy... Fakty nie istnieją? Istnieją tylko interpretacje. 46... Prawda, człowiek, który sprzeda... Nie gad... Co? Czekaj. Wait a bloody minute. Czy... Co? Ej, czy my w ogóle graliśmy Big Bossem przez całe to przejście? Co jest? No. Tak samo jak w pierwszej misji, rozumiem? Budzimy się ze śpiączki, tak? Zaraz podejdzie chyba pielęgniarka, chyba że już tam stoi. Tak, stoi. Nie wiem, czy to chcę pomijać tak naprawdę. Bo to niby cutscenka, ale... Akurat w tej misji mogą być jakieś nowości na cutscenkach, więc może lepiej będzie dla mnie tego nie pomijać. No, koleżanko, zorientuj się już, że się przebudziłem, nie? A chyba, że to ta dopiero. Jest kwiat, który miała Quiet w płucach. Czy to jest jego resztki? Tak, ta się teraz zorientuje.
Kiedy chcemy. Jak blisko bym musiała podejść, by zorientować, że pacjent się przebudził ze śpiączki? V has come too. V has come too. A kto jesteśmy? Kuźmy! Kiedy przechodzisz obok kamie... Can you hear me? Are you tak, słyszę. Speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. No. Jedziemy dalej. Teraz patrzaj w górę. No. Very good. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been okay, to znamy. For quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. So come on. Nurse. Calm down. Calm down. Try not to panic. Try not to panic. Now. You'll be all right. Okej, póki co nic się nie zmienia. Czekam na nowości. To znam. How do you feel? Trochę lepiej, I guess, po tym zastrzyku. Cześć, doktorku. It's been 1 week since you came too. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, niewiele to chyba dało, mam wrażenie. But you must not be alive. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening.
This x-ray is of your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Jest łapa i jest kikut. Nosza goma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Yes. Dajcie mi nowości! Mięsko! Nowe mięsko growe. Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Διατρέχει μεγάλο κίνημα. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Προετοιμάστε το μια εγχείρηση. Δεν το πιστεύω. Ω, το είναι νόβε. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. This is you, as you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Co? Czekaj. Chyba na odwrót. Później. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. Idzie quiet. Today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Co? What the? Co? Nie wiem! Co? Ej, jaja, co robisz? Co jest? Czyli... Czekaj, czyli ja na początku napisałem wiadomość? Sam dla siebie? Co jest? Co jest? Not yet. The patient in the next bed saw my face. Of course. Consider it done.
Czy nie wiem, czy ona już jest po terapii pasożytami, czy jeszcze nie? Cyk, łatwopalne! Jeszcze na dokładkę! Okej, tutaj nic nowego. Okej, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, you're in the land of the living. Bad news? Oh, we'll watch you there. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. No. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Okay! Czy aby teraz to you are talking to yourself nie jest aby wzięte dosłownie? No jak widać trochę średnio. Czy my? Czyli my jesteśmy jakimś losowym ziomkiem z bazy, który został przerobiony operacji plastycznie na Big Bossa. To czy Ishmael nie jest właśnie Big Bossem? Bo naprawdę to mi teraz najbardziej pasuje. Just in time. Get in. Thank you.
No niestety, nie udało się zrobić eski. Ale to było do przewidzenia. Pewnie właśnie przez... te... ej, ty właśnie, bo tu teraz jest koniec. Myślałem, że będzie koniec właśnie po tej akcji z ocelotem, a tu nie. Ja pewnie przez to, że ten refleks się załączył, to tyle było, no plus powtórki. Ale okej. O co Kaman w takim razie? Co teraz się wydarzy? O, okej. Okay. Teraz się budzi Ishmael pierwszy. Jest ocelot? Tak jest, dobrze myślałem. To jest właśnie Big Boss. A tu jest postać, którą my graliśmy cały czas. Nie wiara. Kim my graliśmy, jak nie Big Bossem? Jest jakimś losowym typem po prostu? I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. You best change your face. No nie wierzę. From here on, he's Snake. He believes it too. My very own Phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry. He can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? No, oczywiście, że cygaro. We'll meet again. Right. Czy Miller o tym wiedział? To jest na, czy Miller o tym wiedział? Ila jest Liquid Snake'iem? Okej. I teraz... Wow.
Wow. Jest w początku cutscenka. I to jesteśmy my jako ten Venom Snake. Od człowieka, który sprzedał świat. A on wziął na siebie, on go osłonił! Stąd ten róg oparzenia i tak dalej. Ciekawe, czy on to pamięta w ogóle. Now do you remember who you are, what you were meant to do? I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No, he's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world, and with it, the future. I am you, and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're Big Boss. No, co to było? Operation? Intrude? Numer 3? Tak? Co tu się od Janie Pawliło, to ja nawet nie wiem. Dobra. Jak mówiłem, ja nie będę teraz walił jakiejś swojej recenzji. Ja przy grze bawiłem się zajebiście, także... Zostawiam wam napisy.
Chociaż w sumie to... A, czekaj. Właśnie, to jest taka typowa na koniec, to możemy pominąć, ale zobaczmy, czy jest coś po napisach. What was it all for? If the boss has some plan, what is it? The real big boss is working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true outer heaven. Something created to maintain world balance, independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both Big Bosses, the True One and the Phantom. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room for one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll aid the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we'd better get used to coexisting. Side ops list updated. Okej. Jakieś nowe side opy chyba się dodały. Zobaczmy. Pewnie te brakujące. Czyszczenie min. Uzbrojona jednostka. Wandering Puppets, kolejne uzbrojone jednostki. Dobra, brakuje mi ilu? 22. 1, 4, 6, 7, 9. Okej, póki co mam 9, czyli pewnie w miarę jak będę je kolejne czyścił, no poza tym, się odblokowują kolejne. Ale dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear, ale nie tego, bo ten Metal Gear już się skończył. O? Dobra, to mnie jeszcze ciekawi, ale to może jako taki osobny wątek puszczę. Właśnie do brakujących kaset. W sensie, jeśli to oczywiście będzie coś nowego, bo
Kto wie, może to jest coś nowego, a może jest to coś kompletnie... W sensie już coś, co powiedzieli. Nie wiem, prawdopodobnie to będzie taki ostatni dodatkowy odcinek z kasetami, ale pewnie puszczony właśnie przed tym odcinkiem, albo nawet jeszcze przed tym odcinkiem. Czyli no tak, przed tym, bo po Quiet nowa kaseta się nie dodała. No, przed tym albo przed Quiet na playliście go ustawię, żeby kto chciał, to mógłby sobie tego posłuchać i poczytać, jak mu się będzie chciało napisy włączyć. Co tam się dodało w dokumentacji, w kluczowych przedmiotach? Gwiazda Betlejemska. Mogę stworzyć nieskończoną bandanę. Master Certificate. Uniform. Cyborg Ninja. To można zrobić. I Leather Jacket. A nie, jest Operation Intrude numer 313. Dobra, to co tam mogę skraftować jeszcze? Zobaczmy. I przede wszystkim, ile to będzie trwało. Okej, to mogę już zrobić. Cyborg Ninja, pół godziny. Bandana, trochę dłużej. Ale o co chodzi z tą bandaną? Limitless ammunition! I like that! Ha, tego właśnie. Oczywiście nie może być użyta ani podczas FOB, ani podczas misji, bo inaczej ranga jest maksymalnie na A. Po co w ogóle taka opcja? Dobra, a co tam jeszcze było w tych... w strojach? Też pytanie, gdzie się znajdują te stroje. Tu jest ten ninja. Kurtela. Tak dalej. I tu, jak rozumiem, nic nowego, tak? Wiem, że jeszcze jak będę miał chyba wszędzie eski na każdej misji, to się jeszcze jakaś rzecz może odblokować. No i co? Ja sobie teraz powtórzę tę misję. Ale dla samej tej... A właśnie, sprawdźmy, co tu było. Wyeliminuj żołnierzy. Landed 20 or more... Aha, że chyba traf typa więcej niż 20 pociskami? Tak mi się wydaje. Never mind, ale dobra. Szybko chcę wejść w jakiekolwiek misje, żeby móc zobaczyć, jak będą wyglądały te. Cokolwiek chcę zobaczyć, żeby było. I zobaczmy, jak wyglądają jeszcze na szybko te stroje. Kurtela. To jest ta kurtela, którą miał na sobie właśnie prawdziwy Big Boss, kiedy jechał na tym. A jeszcze ten drugi strój jeszcze. A tak, tego nie, go tu nie będzie, bo on musi być ten. Bo się jeszcze musi stworzyć. No dobra. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Materiał trwa prawie półtorej godziny. Mocno pewnie przez dla was jest skrócony. O większość zapewne tego, co się działo w trakcie tej misji. Nawet się nie zdziwię, jeśli wam dam tylko ten początek. Do gadki z Ishmaelem, czytaj z Big Bossem prawdziwym. I potem już tylko to, co się dzieje po tej akcji właśnie... rozbicia się tego ambulansu. Bo de facto nic się podczas tej misji nie zmieniło poza tymi dwoma scenkami. Ale okej, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale i w następnej serii Zagrajmy Wy. Do usłyszenia. Cześć.